Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Daniel Chojniak jest starszym inżynierem do spraw budownictwa zrównoważonego w Sweco. Szlify zawodowe zdobywał zarówno nad Wisłą, jak i nad Tamizą. Jego praca ma trochę punktów wspólnych z zawodem nauczyciela. Pracuje bowiem przy certyfikacji budynków, a ta w największym uproszczeniu jest jak ocena inwestycji i przyznanie jej świadectwa. Z paskiem albo bez. Rozmawialiśmy o wątkach takich jak, czym tak naprawdę jest certyfikacja budynków, jak wygląda ona w polskim wydaniu i jakie korzyści płyną z procesu certyfikacji. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Dzień dobry, panie Danielu. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Dzień dobry, panie Łukaszu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozmawiać będziemy o... Troszkę wrócimy do szkoły, powiedzmy, bo tam chodziliśmy te wytrwale lata, żeby świadectwa swoje na koniec roku dostawać, i o takich świadectwach troszkę wychodzonych, powiedzmy, przez budynki rozmawiać będziemy dzisiaj. Tylko że te świadectwa troszkę inaczej się nazywają, nazywają się certyfikatami. I zanim zanurkujemy w ten temat, to tak klarująco dla osób, które może nie siedzą w tej branży albo nie miały do czynienia z takim procesem certyfikacji, jakbyśmy sobie wyjściowo ustalili, czymże właściwie jest ta certyfikacja. No, to jest bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast co do zasady, ta certyfikacja to jest metoda oceny budynków, na przykład pod kątem środowiskowym. Najczęściej w kontekście budynków rzeczywiście spotykamy się w Polsce z certyfikacjami środowiskowymi, czyli takimi, które patrzą na budynki pod kątem zagadnień związanych z tym tak zwanym zrównoważonym rozwojem, czyli jak na przykład budynek wpływa na te trzy filary zrównoważonego rozwoju, czyli to się po angielsku nazywa planet, people, profit, tak więc planeta, ludzie i kwestie związane z ekonomią, z finansami. Natomiast tych certyfikacji jest bardzo dużo i mamy też takie metody, które pozwalają nam ocenić, jak na przykład w cudzysłowie zdrowy jest budynek, czyli jak wpływa na zdrowie użytkowników. Są certyfikaty, które oceniają najnowsze technologie, które znajdują się w obiekcie, smart rozwiązania, czy na przykład infrastrukturę telekomunikacyjną, teletechniczną w takim budynku. Więc zagadnienie jest bardzo szerokie, natomiast zdecydowana większość osób w naszym kraju kojarzy to z certyfikacjami środowiskowymi. No i takie certyfikacje pozwalają nam ocenić bardzo dużo różnych typów obiektów, czyli zarówno obiekty nowe, istniejące, możemy nawet certyfikować i oceniać całe miasta, czy infrastrukturę taką jak autostrady, czy budowane linie kolejowe, czy nawet pasy startowe na lotniskach, więc jest tego mnóstwo. A ta teoria taka całomiejska gdzieś była realizowana w ogóle na tak szeroką skalę, czy na razie to zostaje jednak domeną teorii? To na przykład jest dość popularny w Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście istnieje taki standard, on nazywa się BREEAM Infrastructure i z tego co mi wiadomo już jest w Polsce kilka takich inwestycji, które rozważają wdrożenie tego standardu również u nas. No to jest po prostu sposób, w jaki można sprawdzić, czy dane przedsięwzięcie, czy zrobiono wszystko, żeby zminimalizować negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na środowisko, a wręcz ulepszyć istniejącą sytuację. Jeszcze jedno dodam. Jest proszę, takich kluczowych rzeczy, to znaczy ta certyfikacja najczęściej przypomina taką normę. Ta instrukcja do danego systemu certyfikacji, najczęściej na to mówimy manual, to jest lista zaleceń, które znajdują się w odpowiednich działach dotyczących różnych kwestii. I taką najważniejszą zasadą wszystkich certyfikacji jest to, że wymaga ona więcej niż obowiązujące przepisy. Czyli chcemy zrobić więcej niż to, co już jest wymagane w prawie, no bo gdybyśmy nie zrobili więcej, to w zasadzie ta cała zabawa nie miałaby żadnego sensu. Mhm. Jasne, czyli na dobrą sprawę troszkę ubieramy w słowa nowe to, co już znamy, czyli znamy po prostu standaryzowanie, jakieś ustalanie standardów inwestycji, wymogów, co do których stawiamy, jakie mają spełniać.
I mamy teraz w tym konkretnym przypadku wymogi po prostu dalej idące niż to, co gdzieś tam na politechnikach wskazywane jest jako to, co z normy wynika właściwej i co powinno być uwzględniane. Czyli rozmawiamy tak na dobrą sprawę przede wszystkim o zainteresowaniu pracy projektantów, bo to oni będą ustalali, cóż w danym budynku, dajmy na to, się znajduje i jakie standardy on spełnia. Teraz poruszył Pan dwie kwestie, więc zacznę od tej pierwszej, czyli właśnie uzupełnianie tego, czego nie ma w normach. Więc najczęściej faktycznie tak to wygląda, czyli jednostki badawcze, jednostki certyfikujące, które nadzorują takie systemy certyfikacji, po prostu w uproszczeniu można powiedzieć tak, że oni znajdują obszary, które nie są zaadresowane przez obowiązujące normy, które ich zdaniem są ważne na przykład w kontekście ochrony środowiska czy warunków zdrowotnych, które oferują nam budynki. I w pewien sposób rzeczywiście certyfikaty starają się uzupełnić te luki, tak żeby być ileś tam kroków przed legislacją i na przykład zapewnić rynkowi informacje na temat budynku, która jest istotna na przykład dla danego inwestora czy najemcy, a przepisy tego nie wymagają. Natomiast, no tak, więc tak to jest kluczowe. Przepraszam, teraz troszeczkę uciekłem od pana drugiej części pytania. Jasne, a to nawet dobrze, bo ja zdążę się wbić z moim pytaniem do pana pytania. Jednostki certyfikujące pan poruszył. Tak. Kto to jest? Kim są ci ludzie, którzy wyznaczają nam to, przesuwają tą frontierę, mają nową linię graniczną, gdzie znajduje się ten nowy, lepszy świat? Tak, to są organizacje badawcze najczęściej, które specjalizują się w naszym przypadku, jako że mówimy o budynkach, właśnie budynkami, czyli można to porównać w naszym polskim świecie, myślę, że na przykład do takiego Instytutu Techniki Budowlanej, czyli wyobraźmy sobie, że tego rodzaju instytucja tworzy jednocześnie równolegle jakiś standard i na podstawie badań, które albo samemu przeprowadza, albo po prostu zbiera te badania z całego świata, najnowszą wiedzę naukową i opracowuje no właśnie taki szkielet tego systemu certyfikacji, czyli te wszystkie zasady i te wszystkie wymagania, które powinny spełnić dane budynki. Więc no taką najbardziej rozpoznawalną jednostką certyfikującą w Europie to jest BRE, czyli brytyjska organizacja koncentrująca się na wszystkim, co jest związane z budynkami. Ta jednostka odpowiada za system BREEAM, który jest jednocześnie też najpopularniejszą metodą certyfikacji budynków w Polsce. Ale to nie jest tak, że oni zajmują się wyłącznie tym BREEAM-em. To jest organizacja, która jednocześnie na przykład wystawia akredytację dla materiałów zapobiegającym pożarom, czy po prostu wystawia jakieś świadectwa związane z różnymi aspektami nie tylko środowiskowymi dla materiałów budowlanych, prowadzi swoje badania, więc ten BREEAM to jest taki jeden po prostu kawałek ich bardzo szerokiej działalności. No i oni są w stanie po prostu zebrać tą wiedzę. Podobnie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam mamy USGBC, czyli United States Green Building Council. To też jest taka podobna organizacja, która zbiera tą wiedzę z całego świata, konsultuje to z ekspertami. No i tworzy takie standardy, więc tu można by było wymieniać bardzo, bardzo, bardzo długo. W Polsce też na przykład niedawno powstał standard firmowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego, czyli PLGBC. Tak więc zawsze to musi być jakaś niezależna, szanowana i powszechnie uznawana jednostka, która nadaje wiarygodność temu systemowi. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. I tu to od razu właśnie mi się skojarzyło, bo nie mówimy o jakiejś tam odgórnej domenie władzy państwowej, powiedzmy, która tam wchodzi, ale musi być ktoś, kto ma na tyle autorytet, żeby reszta budownictwa stwierdziła, że słuchaj, rzeczywiście ten autorytet do mnie przemawia na tyle,
żeby cię posłuchać. I rzecz też od razu mi się kojarzy. Otóż układający będzie miał swój sposób myślenia. Rzeczy, które według niego są istotne i w zależności od tego, kto układa, no to dostaniemy efekt końcowy w postaci tych standardów, które mają być zachowane. No bo inną optykę nieco będzie miała organizacja mocno zakotwiczona w tematach ekologicznych, dla których to jest taki absolutny priorytet. A troszkę inaczej ten ciężar gatunkowy będzie wyglądał w przypadku, powiedzmy, organizacji takiej czysto inżynierskiej, która szuka nowych, lepszych rozwiązań, które chociażby optymalizują wydatki energetyczne danego budynku. Zawsze będą te przecięcia, no nie do odcięcia, no ale zawsze będzie gdzieś tam akcent narzucony. I czy obserwuje Pan jakoś tak w przekroju tych różnych organizacji dominujące podejście któregoś sektora? Do czego zmierzam? Tak sobie myślę właśnie, jeżeli wpuścimy dużo ekologów, powiedzmy, do takiej jednostki, no to wypluty standard przerobiony, to co wypchniemy z tej organizacji, no to będzie mocno zielone, powiedzmy. Jeżeli wrzucimy osoby z Politechniki, z Wydziałów Budownictwa, które mają szczytny i bardzo zasadny cel, żebyśmy mieli bardziej, powiedzmy, efektywne budynki czy stosowane nowe technologie, no to to będzie to, co zobaczymy w efekcie końcowym. Czy tutaj jest, zauważa Pan jakieś przejście w jednym bądź drugim kierunku? Dobra, więc to jest bardzo ważna kwestia i w zasadzie rzeczywiście w dalszym ciągu dotyczy to tej niezależności, transparentności, więc dlatego akurat mówimy na przykład i pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać o tych kilku najbardziej popularnych metodach certyfikacji, ponieważ stoją za nimi organizacje, które są otwarte na rozmowy z szeroko pojętym rynkiem budowlanym, czyli w zasadzie ich rolą jest, czasami rzeczywiście wykonują samemu te badania, ale najczęściej ich rolą jest wybranie tych najważniejszych kwestii, które w dzisiejszym świecie adresuje świat nauki do budownictwa. Czyli mówimy tutaj najczęściej o konsultacjach z setkami albo i często tysiącami ekspertów z całego świata, którzy rozmawiają z tą organizacją, no i sugerują, które kwestie na przykład należy, które są ważne na przykład w kraju, w którym oni konkretnie pracują i które należy może bardziej wyeksponować, które wymagania są zbyt proste dla danego kraju. No i tym samym na przykład osoby z innych krajów wtedy są w stanie powiedzieć, jaka jest ich perspektywa. One są całkowicie odmienne zazwyczaj, bo wbrew pozorom bardzo się różnimy, jeżeli chodzi o rynek budowlany w poszczególnych krajach. Więc to zawsze jest kilkuletni proces tworzenia takiego systemu, który jest ogromnymi konsultacjami. Przyznam się szczerze, że niedawno miałem okazję uczestniczyć w takim procesie dla najnowszej wersji systemu WELL, to jest ten system, który koncentruje się na zdrowych budynkach. I to w zasadzie zaczęło się jakoś w roku 2018. Wtedy zaczęły się konsultacje, wtedy został nam pokazany pierwszy draft takiego systemu. Konsultacje trwały około 2 lat, więc i tu mówię naprawdę o grupach ekspertów, kilkuset osobach, jeśli nie tysiącach, ogromnej liczby spotkań, seminariów, więc to jest ten najważniejszy punkt. Natomiast druga rzecz, która wydaje mi się, że też w pewien sposób zabezpiecza te systemy przed przesunięciem się w jedną jakąś konkretną stronę, to fakt, że my zazwyczaj nazywamy je metodami holistycznymi oceny budynków, czyli to jest taka całościowa ocena. I znowu, jako przykład dam system BIM, bo zakładam, że większość osób, które nas słuchają, mogą właśnie ten system kojarzyć. Mamy tutaj 10 głównych działów dotyczących bardzo różnych obszarów budownictwa. Czyli to jest na przykład zarządzanie procesem budowlanym, czy samym procesem inwestycyjnym. Kolejny dział to jest zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników. Potem mamy energię, transport, wodę, czyli na przykład zużycie wody przez budynek, materiały, odpady, ekologia, zanieczyszczenia i innowacje. Więc każdym z tych obszarów najprawdopodobniej będzie zajmowała się inna grupa ekspertów.
Więc raczej szanse na to, że jakaś jedna grupa zdominuje te 9 pozostałych grup roboczych, najczęściej jest dość niewielka. I oczywiście jednym z najważniejszych elementów takich dyskusji podczas tworzenia procesów certyfikacji jest ustalenie, która z tych kategorii będzie miała większą wagę. To znaczy na przykład kategoria zarządzanie może mieć nieco mniejszy wpływ na końcowy wynik certyfikacji niż kategoria na przykład zanieczyszczenia. To jest oczywiście przykład. I o metodologię od razu bym podpytał. Tak? Jest pan członkiem takiego procesu. Jeżeli chodzi o wagę tych kryteriów, to jest coś, co państwo jakby metodologicznie na początku ustalacie, że to jest poszczególna waga kryteriów, czy bardziej to wygląda jako taką bieżącą pracę, powiedzmy, i pokazywanie argumentami, że powinniśmy bardziej pójść w tym kierunku, czy przeciągnąć tą kołdrę bardziej na tą wagę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc to może zacznę od samego początku. Czyli wracam troszeczkę do tej kwestii, jak wyglądają te certyfikacje. Czyli co do zasady, cały proces polega na tym, że spełniamy wymagania z tej instrukcji systemu. Mamy ich w zależności od systemu od kilkudziesięciu do kilkuset. I im więcej tych wymagań spełnimy, tym więcej dostajemy punktów. I na sam koniec procesu certyfikacji uzyskujemy poziom, taką ocenę jak w szkole, czyli ocenę dla tego budynku. Więc im więcej, w ogromnym uproszczeniu oczywiście, im więcej zdobyliśmy punktów, tym wyższą dostajemy ocenę. Znowu jako przykład mogę podać system BRIM, czyli na przykład mamy poziom, najwyższy poziom to jest tak zwany wybitny, potem mamy poziom excellent, czyli doskonały, następnie mamy poziom very good, bardzo dobry i tak dalej, schodzimy coraz niżej. Więc znowu, im więcej punktów zyskujemy, tym wyższą ocenę dostajemy. Do tego pewnie jeszcze wrócimy, o co chodzi z tymi ocenami i po co one się przydają inwestorom. Natomiast taka jest to właśnie zasada. I teraz znowu w zależności od systemu certyfikacji, czasami to jest tak, że te wagi, ile czy ważniejsze jest zdrowie i dobre samopoczucie, czy ważniejsze jest generowanie odpadów, to jest narzucone przez jednostkę i oni na przykład mówią, że w naszym kraju, czyli w Polsce, mimo że zdobędziecie, nie wiem, 10 punktów w kategorii odpady, to i tak na koniec musicie sobie to przemnożyć przez jakąś wagę, no i na tej podstawie szacujemy, czyli to jest taka średnia ważona jakby. I na tej podstawie powstaje wam ten końcowy wynik, ale w innym kraju, gdzie ważniejsze są na przykład, nie wiem, brakuje wody, są problemy z dostarczaniem czystej wody, no to tam wyższą wagę będzie miała kategoria z wodą, więc to działa na różnych poziomach. Natomiast osobnym przykładem, znowu tutaj podam, system certyfikacji WELL, tam na przykład to my wybieramy sobie, który z tych elementów jest dla nas najważniejszy. Czy chcemy się skoncentrować na tym, żeby na przykład w budynku była jak najlepsza jakość powietrza, czy jednak trochę mocniej zależy nam na tym, żeby zachęcić użytkowników do ruchu w budynku. Jako podmiot, który będzie realizował sobie ten obiekt, tak? Tak, dokładnie tak. Czyli my, czyli cały zespół projektowy, inwestor, konsultant prowadzący taką certyfikację, więc to zależy od zespołu wtedy projektowego i można sobie trochę bardziej żonglować tymi wymaganiami. Czy wolimy więcej wymagań spełnić w tym obszarze, czy w innym? Oczywiście też należy pamiętać, że w każdej z tych metod certyfikacji są takie wymagania obowiązkowe. Czyli żeby w ogóle dostać certyfikat na jakimkolwiek poziomie, no to trzeba spełnić dane kwestie i to jest takie zabezpieczenie tych jednostek certyfikujących przed potencjalną krytyką. Czyli na przykład ktoś powie, że poprzepychamy sobie punkty z łatwo zdobywalnych kategorii i wyjdzie nam ładny wynik, pomimo że tych takich fundamentów nie będziemy mieli, ale suma summarum ocena wyjdzie nam całkiem niezła. Dokładnie. Tak, czyli na przykład, że wow, macie certyfikat ekologiczny i twierdzicie, że wasz budynek jest przyjazny środowisku, a macie na przykład, nie wiem, drewno pozyskane z jakichś niewiadomych, nielegalnych źródeł. Więc to są takie podstawy, które trzeba spełnić i to jest też znowu taki szkielet tego, no w tym przypadku ekologicznego budynku, czyli musicie spełnić na pewno te 10 kwestii, a potem do tego sobie możecie jeszcze dodawać jakieś dodatkowe wymagania, które spełnicie i tym samym zwiększycie swój końcowy wynik.
Więc tak to zawsze, tak to zawsze wygląda. To jak mamy ten ogólny obraz, to może teraz wejdźmy na nasze podwórko. Wskazywał Pan przykłady Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Wskoczmy nad Wisłę i tak wyjściowo może. Jeżeli spojrzymy na rynek jako taki, mówił Pan o tych poszczególnych kategoriach certyfikatu. Gdzie widzi Pan, jeżeli rozmawiamy pod koniec 2022, jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, średni poziom certyfikowania u nas, czy jest to ten bardzo dobry, doskonały, czy może jeszcze niżej te polskie inwestycje, tak przekrojowo, w jakich obszarach teraz się kręcimy? Dobrze, no więc jeżeli chodzi o Polskę, to jest dość ciekawe, ale w zasadzie w kontekście całej Europy to jesteśmy jednym z takich największych rynków, jeżeli chodzi o certyfikację budynków. Niekwestionowanym liderem od zawsze jest Wielka Brytania. Wynika to głównie z tego, że właśnie tam powstał system certyfikacji BREEAM i bardzo często jest on wymagany obowiązkowo albo dla inwestycji publicznych, albo po prostu przez na przykład jakieś lokalne warunki zabudowy w różnych miastach. Tak na przykład jest w centralnym Londynie. Żeby w ogóle zbudować tam biurowiec, to można go zbudować, ale trzeba uzyskać BREEAM na poziomie na przykład EXCELLENT. Więc w naszym przypadku, czyli w Polsce, to oczywiście nie jest obowiązkowe. Natomiast więc w zasadzie można powiedzieć, że większość inwestorów wykorzystuje to jako taki bardzo ważny element szerszej strategii marketingowej, czyli żeby pokazać swój na przykład zielony wizerunek, tak samo żeby przekonać fundusze na przykład inwestycyjne, które potem inwestują w budynki, że dana inwestycja jest ekologiczna. I tu intuicyjnie nasuwają mi się od razu segment budownictwa biurowego, powiedzmy szeroko. Tak. Czy to dobra intuicja, że to jest ten kierunek, który wytycza nam szlak? Do tego właśnie zmierzałem, więc w ostatnich latach, w zasadzie od samego początku, najbardziej widoczne to było w przypadku biurowców. I w zasadzie w tym momencie, jeżeli chodzi o Polskę, no to certyfikacja ekologiczna jest takim standardem. Więc to nie jest tak, że budując, mówię oczywiście o takich większych inwestycjach, bo jeżeli to jest jakiś malutki budynek gdzieś z dala od dużych miast, to być może to nie będzie stosowane, ale w przypadku większych inwestycji mówimy tutaj o w zasadzie praktycznie wszystkich dużych budynkach, więc to będą biurowce. W ostatnich latach to są również hale magazynowe. Których po prostu bardzo, bardzo dużo w ostatnim czasie się w naszym kraju buduje, więc to są te takie chyba najbardziej widoczne. Ale mówimy jakby o hali jako całym obiekcie, tak? Nie tylko ta część socjalna, która zazwyczaj jest podzielona jako element plus ta właściwa powierzchnia. Tak, chociaż to też zależy, bo zależy, co certyfikujemy. Natomiast w większości przypadków to jest certyfikacja całego obiektu pod kątem na przykład tych kwestii ekologicznych. Więc znowu, teraz tak, wracam z powrotem do Pana pytania. Tak więc jeżeli chodzi o te poziomy certyfikacji, to one zależą od rodzaju budynku. Na przykład w przypadku biurowców kiedyś w zasadzie standardem był poziom bardzo dobry, czyli taki jeden z najwyższych. Mówię znowu o BREEAM-ie, bo tego jest po prostu w naszym kraju najwięcej. W ostatnim czasie już bardzo, bardzo często widać ten prawie najwyższy, czyli poziom EXCELLENT. I ogromna liczba budynków rzeczywiście o coś takiego się stara. Natomiast mamy już też obiekty, które uzyskały ten absolutnie najwyższy z możliwych poziomów, czyli outstanding. I tu też jedną rzecz dopowiem, bo te poziomy, one najczęściej są ustalane w taki sposób, żeby obrazować, jak dany budynek, jaka jest pozycja danego budynku w kontekście reszty rynku budowlanego w danym kraju. No bo pamiętajmy, że te certyfikaty to jest też taka forma benchmarku. I w zasadzie taki był poniekąd sens ich powstania, no bo jak jest takie powiedzenie, if you can't measure it, you can't improve it. Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, no to nie możesz tego ulepszyć.
I jeżeli kupujemy, nie wiem, telefon, czy kupujemy telewizor, czy nawet samochód, to dość łatwo jest znaleźć w internecie recenzje, opinie, testy. Jesteśmy w stanie dostać jakieś informacje przed podjęciem decyzji na temat tego produktu. W przypadku budynków, szczególnie kwestii środowiskowych, no to jest bardzo trudne. I najczęściej, zanim pojawiły się certyfikaty, trzeba było bazować na informacjach od działu marketingu, który twierdził, że jest super. Nasz budynek jest najbardziej ekologicznym budynkiem w tym mieście. I mamy takie rozwiązania, tylko to często rzeczywiście jest prawda, ale taki potencjalny nabywca tego nie wie, więc tutaj z pomocą przychodziły te jednostki certyfikujące, które no były w stanie dzięki temu w jakiś sposób poukładać te wszystkie informacje w czytelny sposób i poinformować takiego na przykład nabywcę, czy ten budynek jest faktycznie lepszy od tego po drugiej stronie ulicy, w danej, czy pod kątem zużycia wody, czy zużycia energii i tak dalej. Chciałbym od razu tutaj wszystkich zapytać, bo zawsze to jest do dopłacenia. Taka inwestycja będzie kosztowała więcej, o ile więcej i tak dalej, o tym na pewno będę chciał pana zapytać, ale zanim do tego dojdziemy, mamy tendencję wzrostową z tego, co pan mówi, liderujemy, co dla mnie, przyznam, jest zaskoczeniem, bo na takim poziomie zdecydowanie prostszego budownictwa, które każdy może uchwycić, no takie budownictwo jednorodzinne chociażby jest zawsze tą ostatnią linią, no bo powiedzmy nie każdy jest zainteresowany angażowaniem wielkich pieniędzy i chociażby jeszcze pamiętam, kiedyś dane mi było obsługiwać firmę, która jest producentem stolarki, to jeszcze dekadę temu, troszkę wcześniej niż dekadę, no to w ogóle montaż ten ciepły tak zwany, to było coś jakoś jako standard ekstra, gdzie sama technologia super nadzwyczajna nie była nawet wtedy, no ale nie przyzwyczajaliśmy się jako konsumenci, powiedzmy budowlani, do tego, że będziemy stosowali takie rozwiązania. Kto jakby pcha ten trend do przodu? No bo ktoś podejmuje decyzję o tym, że chce wyłożyć te pieniądze dodatkowe w wyższy standard, no bo z większej perspektywy mu się to opłaci. Czy to są jednostki, które finansują takie inwestycje, czy to są sami inwestorzy, którzy później sprzedają te inwestycje biurowe, czy potencjalni najemcy, którzy swoim pracownikom będą mogli powiedzieć, że słuchajcie, będziecie pracowali w takim oto super biurze, bo ten komunikat bardzo często się przewija właśnie jako rzeczywista wartość taka sprzedażowa dla pozyskania pracownika, że to będzie twój standard, w którym będziesz spędzał te swoje od 9 do 17 codziennie. Kto jest tak naprawdę tutaj podmiotem, takim przodownikiem pracy, który nas pcha do przodu? No właśnie, w naszym przypadku, czyli w przypadku Polski, to są najczęściej deweloperzy i właściciele obiektów. Czym to się różni? Jeżeli mówię o deweloperach, mam na myśli nowe inwestycje. W zdecydowanej większości, tak jak wspominałem, to będą biurowce, hale. Coraz częściej też budynki mieszkalne. Myślę, że to jest osobna kwestia, więc zaraz możemy do tego wrócić. Natomiast mamy też oczywiście bardzo dużo obiektów istniejących, które w dalszym ciągu są certyfikowane. No i wtedy już mówimy o właścicielach, na przykład centr handlowych, czy też biurowców, hoteli. No, certyfikować możemy w zasadzie wszystko. I teraz, jeżeli chodzi o biurowce, bo to jest ten najbardziej rozpoznawalny fragment rynku, jeżeli chodzi o certyfikację, no to już tak jak mówiłem, sytuacja, znaczy wszystko doszło do tego, że w tym momencie, żeby sprzedać budynek, jeżeli deweloper chce po wbudowaniu obiektu sprzedać go funduszowi inwestycyjnego, a najczęściej tak to wszystko wygląda, to znaczy jako deweloper tworzymy nową inwestycję, wynajmujemy, no i chcemy uzyskać tego zysk, czyli sprzedajemy funduszowi, no to taki fundusz ma checklistę, na której jest właśnie pole, czy jest certyfikacja. Coraz częściej jest tam też zapis, na jakim jest poziomie. I to ma ogromny wpływ na to, jaka później na przykład będzie cena tego obiektu, czyli jaki taki deweloper uzyskuje zysk. Więc to jest ta taka twarda
kalkulacja i to jest jeden z tych powodów, dla którego tak chętnie duże firmy decydują się na certyfikację. No oczywiście dzięki temu mamy też lepsze i bardziej ekologiczne budynki, co jest samo sobie świetne. I szczerze powiedziawszy, to był też jeden z zamysłów podczas tworzenia certyfikacji, żeby wygenerować konkurencję wśród deweloperów, czyli mój budynek jest lepszy niż wasz, i tym samym zmusić rynek do wprowadzania coraz większej liczby innowacji w nowych budynkach. Więc tak jest w przypadku inwestycji biurowych. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, w przypadku naszego kraju to jest dobrowolne. Więc nie widzimy na przykład tego aż tak często w przypadku budynków mieszkalnych. Chociaż ta kwestia też się zmienia, ponieważ no, pojawił się na przykład też niedawno certyfikat Zielony Dom, stworzony też przez Polskie Stowarzystwo Budownictwa Zrównoważonego. I to jest już coraz bardziej widoczne, że na tym rynku pojawiają się takie kwestie, szczególnie, no, że coraz więcej nabywców jest też świadomych tego, że budynki mają ogromny wpływ na środowisko i po prostu chcą mieszkać w takich inwestycjach. Ale no, wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, kiedy rzeczywiście mieszkań sprzedaje się mniej, pojawia się coraz większa konkurencja pomiędzy deweloperami, to raczej jest duża szansa, że ta kwestia też tam mocno się rozwinie. Wcześniej w zasadzie nie było takiego dużego ciśnienia, żeby zdobywać certyfikat dla inwestycji, bo to zawsze jest jakaś dodatkowa praca, bo trzeba coś zrobić inaczej niż do tej pory, bo trzeba za to na pewno, no to są na pewno jakieś zawsze dodatkowe koszty, a mieszkania i tak się sprzedawały, po prostu się sprzedawały. Nie trzeba było szczególnie reklamować inwestycji, żeby sprzedać wszystkie mieszkania w danym obiekcie. Teraz to się zmienia. Więc no, istnieje duża szansa, że również na tym rynku coraz częściej będziemy to widzieć. No i patrząc na ostatnie dane i na to, co się dzieje na rynku deweloperskim, to raczej tego bym się spodziewał. Tak więc w przypadku biurowców inwestor chce dobrze sprzedać budynek. W przypadku budynków mieszkalnych mówimy tutaj o dwóch kwestiach, czyli po pierwsze, żeby przekonać nabywcę, żeby taki budynek zdobył. No i też ostatecznie bardzo ważną kwestią w ostatnim czasie jest raportowanie pozafinansowe, czyli kwestie ESG. Teraz w zasadzie wszystkie wielkie organizacje no muszą się liczyć z tym, że ich poczynania związane ze środowiskiem i tak w dużym uproszczeniu sprawiają, że nasz świat będzie lepszy, no są bacznie monitorowane i wiele firm też wykorzystuje takie certyfikacje jako taką pomoc, ścieżkę, czyli no bo tam są w zasadzie gotowe rozwiązania. Jeżeli nie wiemy, co zrobić, żeby nasz budynek był ekologiczny, żeby był lepszy dla naszej planety i dla ludzi, no to możemy zastosować tą metodę i tam są zebrane badania z całego świata, które pozwalają nam to w łatwiejszy sposób. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jestem przedstawicielem, członkiem zarządu firmy deweloperskiej zajmującej się mieszkaniówką i właśnie widzimy, że rynek nam się kurczy diametralnie z miesiąca na miesiąc. Chcemy jednak coś tam zrealizować w tym 2023, mimo że czasy niezbyt pewne. No i gdzieś tam pojawia się pomysł właśnie, żeby tym elementem sprzedażowym była też odpowiednia certyfikacja i pokazanie przyszłym mieszkańcom, że będziecie mieszkali w fajnym miejscu. Przychodzę do pana i pytam, co ja właściwie powinienem kupić, o jakiej certyfikacji mówić, żeby ona w ogóle miała sens. No bo są takie rzeczy, tak jak jeszcze lat 15 temu angielski w CV był fajną rzeczą. Dziś tak. Ani na nikt nie zrobi to wrażenia, to mówimy wręcz o jakimś tam oczekiwaniu, czymś, co jest rzeczywistością. Na jakim obecnie jesteśmy etapie? Jakie rzeczy są już ograne na tyle, że na dobrą sprawę to taki nabywca, który nawet wpisze coś w Google, to stwierdzi, aha, no to sprzedają mi... Zaletę samochodu to, że jeździ. No to nie do końca tego szukam. A gdzie zaczyna się ta rzeczywiście tak. Poziom taki czegoś, co się wyróżnia, co na chwilę obecną jest wartością rzeczywiście dodaną według standardu rynkowego? Dobrze, to jest bardzo, bardzo rozbudowana kwestia, ale wydaje mi się, że posłużę się tutaj takim przykładem dość dobrym i praktycznie w 100% związanym z certyfikacją. To znaczy...
coś, czego kiedyś nie było, a jest teraz i na nikim nie robi już wrażenia. Wydaje mi się, że dobrym przykładem będą tutaj w budynkach biurowych infrastruktura dla rowerzystów, czyli stojaki rowerowe, najczęściej w środku budynku, szatnie i często jeszcze prysznice i szafki. W nowych inwestycjach w zasadzie ciężko jest znaleźć budynek, który czegoś takiego by już nie miał. Mówię o budynkach zrealizowanych w ciągu ostatnich 5-10 lat. Kiedy startowaliśmy z pierwszymi certyfikacjami BREEAM w Polsce, bo jako Sweco byliśmy tą firmą, która w ogóle zrealizowała pierwsze budynki w tym standardzie, więc, że tak powiem, no to była ta najtrudniejsza droga, bo wtedy w ogóle nikt, to było mniej więcej 10 lat temu, więc wtedy no po pierwsze mało kto wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. To jeszcze kwestie związane z ekologią i po prostu z dbałością o świat ludzi były takie też nie do końca czytelne dla wielu osób, zarówno jeżeli chodzi o projektantów, wykonawców czy inwestorów, więc wtedy to mam wrażenie, że rzeczywiście główną motywacją wtedy było to, żeby się pochwalić, żeby się wyróżnić. Teraz na szczęście już coraz bardziej patrzymy na tą wartość dodaną i na konkrety. Dlatego pana pytanie jest bardzo dobre. No dobra, ale wracam do tych stojaków. Więc to jest jedno z wymagań systemu BREEAM. W praktyce ono teraz znajduje się w każdej tej certyfikacji, czyli zarówno w amerykańskim LEED-zie, który jest odpowiednikiem BREEAM-u, jednocześnie drugą najpopularniejszą certyfikacją w naszym kraju, czy w WELL-u, który patrzy na te kwestie zdrowotne i jeszcze niektórych innych systemach. Tak więc w budynku powinna się znaleźć odpowiednia liczba stojaków rowerowych, żeby zachęcić ludzi do tego, że jeżeli przyjadą sobie do pracy, to mogą zostawić ten rower w bezpiecznym miejscu, że nie będzie na niego padał deszcz, że jest obok tego szatnia, gdzie można się przebrać, można ewentualnie się odświeżyć, wziąć sobie prysznic. No wtedy to było ogromne, te 10 lat temu to było ogromne zdziwienie, że coś takiego trzeba zrobić, że trzeba poświęcić na to kilkadziesiąt metrów kwadratowych powierzchni budynku, co jest dużym wyrzeczeniem dla firm, którym zależy na tym, żeby jak najwięcej tej powierzchni wynająć albo no po prostu jak najmniej materiałów. No właśnie jako ten deweloper, który do pana przyszedł, to serce mi stanęło, jak odjąłem pum, ile mi zejdzie ze sprzedaży przez rowery, które będą stały gdzieś tam na kondygnacji. No właśnie, więc teraz już takich, to zaraz też do tego przejdę, teraz takich elementów jest jeszcze więcej, no ale wtedy to był mimo wszystko... To było bardzo niecodzienne, że trzeba poświęcić kawałek budynku na coś takiego. Szczególnie, że mam wrażenie, że 10 lat temu jeszcze tak było, że jeżdżenie rowerem do pracy nie było szczególnie prestiżowe i raczej wszyscy preferowali do jazdy samochodem, nawet nie komunikacją miejską. Więc w dzisiejszych czasach, tak jak powiedziałem, w zasadzie to jest wszędzie i najemcy dziwią się, jeżeli czegoś takiego nie ma w budynku. I przyznam szczerze, że wydaje mi się, że ogromny udział w tym procesie, to znaczy, że coś, czego nie było i wydawało się specyficzne w tym momencie z absolutnym standardem, mają rzeczywiście te certyfikacje, bo to jest dość proste do wdrożenia. Po prostu no, trzeba mieć tą przestrzeń, ale trzeba zainstalować te elementy. To jest łatwe do pokazania potencjalnemu najemcy. Zrobiliśmy to dla was, macie wyższy standard. I to jest taki przykład faktycznie, który nie robi już teraz jakiegoś wielkiego wrażenia. Kiedyś był niesamowity. Chociaż no, nie ukrywajmy, w dalszym ciągu większości budynków tego nie ma, więc nawet jeżeli budynek nowy coś takiego ma, to w dalszym ciągu jest daleko powyżej średniego standardu budynków w Polsce. Też domyślam się, że w zależności od miasta, o którym rozmawiamy, to też będzie ta wieczna domena. Tak jak duże korporacje, inwestorzy o ogromnym portfelu, fundusze wytyczają kierunki, tak mamy Warszawę, w której coś się pojawia i mamy później miasta, które kaskadowo w dół, w zależności od swojego rozmiaru, przyjmują te rozwiązania jako nowe. Trochę tak jest, nawet bardzo tak jest. Ja przyznam się szczerze, że też to zauważyłem, bo ponad 3 lata pracowałem w naszym brytyjskim oddziale, który projektuje i też certyfikuje budynki w centralnym Londynie. I wróciłem do Polski 4 lata temu, czyli w roku 2018. I widziałem już tam bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy, z których niektóre
zauważyliśmy dopiero w naszym kraju tak w tym roku, w zeszłym roku. Czyli już my jako Polska, nasz rynek najczęściej ma takie opóźnienie, jeżeli chodzi o te takie kompletne nowinki, technologie czy wymagania dla budynków. Mniej więcej 3 lat, przynajmniej w mojej opinii, tak z mojego doświadczenia to wynika. A potem rzeczywiście jeszcze mamy ten, że tak powiem, trochę inny świat, którym jest centrum Warszawy, gdzie mamy te najbardziej prestiżowe, największe inwestycje i największą konkurencję pomiędzy deweloperami, więc tych rozwiązań ulepszających budynki jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i pozostałe duże miasta, w których, no ja w tym momencie na przykład mieszkam we Wrocławiu i też widzę, że myślę, że w porównaniu do rynku warszawskiego no nie trzeba aż tak dużo innowacyjnych rozwiązań wdrożyć do inwestycji, żeby się mocno wyróżniła. Więc faktycznie ta gradacja jest i zawsze to przychodzi z tych większych ośrodków do mniejszych. No ale to działa i to się dzieje, więc możemy się tylko z tego powodu cieszyć. Wspomniał Pan właśnie o tych proinwestycjach, w cudzysłowie. Od razu bym Pana podpytał, rzecz, czy to, którą Państwo certyfikowaliście, Sweco, czy też jakaś inna inwestycja, która zwróciła Pana uwagę, coś, co teraz się domykało albo teraz się domyka, jeżeli chodzi o powierzchnie biurowe, bo tam będzie chyba najłatwiej znaleźć przykład ciekawy, to byłaby to inwestycja w Polsce pod tytułem? W Polsce. Ciekawy projekt, o którym chciałbym wspomnieć. Myślę, że Warsaw Unit w Warszawie. Mhm. I co akurat za tym projektem by przemawiało? Czy to jest ten najciekawszy? To jest projekt, który bardzo mocno się wyróżnia pod kątem elementów związanych ze zdrowiem użytkowników. To jest jeden z tych pierwszych budynków, które w Polsce, w zasadzie pierwszy duży obiekt, który stara się o tą najnowszą wersję certyfikacji WELL, czyli tej, która patrzy na zdrowie użytkowników. I rozpoczęcie działań z tą certyfikacją trochę się zbiegło z lockdownami związanymi z COVID-em. Tak więc to, co wyróżnia ten budynek, to rzeczywiście mnogość elementów związanych z bezpieczeństwem, ale przede wszystkim jakością powietrza. Czyli to, czego nie widzimy, ale to, co tam jest. I jeżeli miałbym podać jakieś takie ciekawe przykłady, to na przykład poza tym, że oczywiście w budynku jest dostarczane bardzo dużo świeżego powietrza, co nie jest takie oczywiste w przypadku starszych budynków biurowych. Tutaj oczywiście zasada jest prosta. Jeżeli nie dostarczamy dużych ilości świeżego powietrza, w budynkach podnosi się nam poziom dwutlenku węgla, jesteśmy mniej aktywni, jesteśmy trochę bardziej senni, trudniej nam Festiwal się... Festiwal ziewania się zaczyna od biurka tak, do biurka. To jest ta najbardziej podstawowa rzecz. W naszych domach najczęściej wystarczy otworzyć szeroko okno i zostawić je na 5 minut, żeby całe powietrze się wymieszało, zamknąć okno. Często w biurowcach nie mamy tej możliwości, no bo po prostu okien nie da się otworzyć. Więc to jest taka absolutna podstawa i tym też mało kto się chwali w naszym kraju. Chociaż przyznam szczerze, że to też porównując nasz kraj do Londynu, widzę, że tam z roku na rok tego świeżego powietrza jest wymagane coraz więcej. To są już takie wręcz kosmiczne ilości. Przynajmniej na to tak reagują niektórzy projektanci, z którymi rozmawiam. Dobra, ale to jest podstawa. Ciekawostką są na przykład lampy ultrafioletowe, które są zamontowane w centralach wentylacyjnych. Czyli jeżeli mamy powietrze, które wlatuje nam do budynku, no to powietrze jest totalnie dezynfekowane, czyli niszczone są wszystkie możliwe drobnoustroje w takim powietrzu i to nie chodzi tylko o jakieś wirusy, bo to oczywiście też jest ważne, ale chodzi na przykład o jakieś zarodniki pleśni czy grzybów, które tworzą się w centralach wentylacyjnych podczas chłodzenia powietrza. Tak więc powietrze na przykład w lecie jest schładzane w centrali. Na takim specjalnym elemencie to się nazywa chłodnica. Natomiast ze względu na te różnice temperatur na chłodnicy skrapa się woda. I ona tam sobie kapie i ona tam jest w każdym budynku. Jeżeli ktoś tego nie sprawdza, nie kontroluje, tworzy się pleśń. No i potem to powietrze z pleśnią w typowym obiekcie jest nawiewane do wszystkich użytkowników przez na przykład kolejnych 5 lat.
Tam to jest wyeliminowane. Dodatkowo w windach też są zamontowane takie lampy, które włączają się oczywiście tylko i wyłącznie, kiedy nikogo nie ma w środku, bo promieniowanie UV jest szkodliwe dla ludzi. Więc te lampy w windach już służą konkretnie do dezynfekcji. Winda to jest jedno z najniebezpieczniejszych miejsc, jeżeli chodzi o roznoszenie się drobnoustrojów. Tam dotykamy wielu rzeczy, więc tak to wygląda. No i kolejna bardzo ciekawa kwestia, też związana z certyfikacją, to są na przykład czujniki jakości powietrza. Czyli w całym obiekcie mamy sieć czujników, które badają nam na bieżąco jakość powietrza w budynku. Do tego mamy czujnik jakości powietrza, który znajduje się na zewnątrz inwestycji. To wszystko jest połączone z aplikacją budynkową, więc każda osoba, która wchodzi do budynku, może sobie wyciągnąć telefon, zainstalować aplikację tego budynku i na żywo zobaczyć, jaka jest jakość powietrza tutaj, nie wiem, w lobby windowym, w którym aktualnie stoję i o ile jest lepsza od tego, co w tym momencie dzieje się na zewnątrz. Najczęściej jest znacznie lepsza ze względu na smog, ze względu na to, że cały czas przejeżdżają tam samochody, mamy spaliny, pyły itd., itd. Więc to jest taka też... W pewien sposób to jest taka trochę akcja edukacyjna, czyli że użytkownicy mogą się dowiedzieć, o ile to jest lepiej, ale mogą też często zrozumieć, że ich działania w budynku mają wpływ na to, jaka jest jakość powietrza w całym obiekcie. Więc to są takie przykładowe rzeczy, które tak na szybko przychodzą mi do głowy, natomiast oczywiście takich rozwiązań jest o wiele, wiele więcej. Jasne, mamy te... Zaczepialiśmy troszkę rozwiązania proekologiczne. Teraz wspomniał Pan o prozdrowotnych, ale językiem, którym fundusze inwestycyjne władają biegle, to jest język przychodu, język zysku. I jeżeli chodzi o ten front, czy w ogóle w procesie tym certyfikacji, w tworzeniu tych standardów, policzalnie stwierdzono, jakiego rzędu oszczędności, chociażby w energii używanej przez budynek, zastosowanie danego certyfikatu daje, no bo to jest rzecz, która jest bardzo nośna w naszych obecnych czasach, w obecnych czasach kosztów energii, gdzie każdy zaoszczędzony VAT staje się wymiernym pieniądzem, który zostaje w kieszeni użytkownika tego obiektu. Dobra, więc tutaj znowu odpowiedź nie jest aż taka prosta, ale koncentrując się na energii, znowu teraz wrócę do systemu BREEAM i LEED, czyli tych koncentrujących się na budynkach ekologicznych. Tam rzeczywiście są takie kategorie, w których mamy udowodnić, że nasz budynek zredukował w jakiś sposób zużycie energii w obiekcie. Więc takiej jednoznacznej odpowiedzi, ile to jest, nie ma, ponieważ w niektórych budynkach to będzie 10%, w innych budynkach to będzie 60% w stosunku do jakiegoś budynku bazowego, do którego porównujemy naszą inwestycję. I w zależności od tego, o ile procent ten budynek więcej zredukuje to swoje zużycie, tym więcej dostanie punktów certyfikacji. Natomiast żeby to przekuć jakoś w takim razie na ten element finansowy, bo wiem, że to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź, na pewno dla mnie by nie była, więc sprawa jest dość prosta. To znaczy sam fakt uzyskania takiego certyfikatu jest w zasadzie jednoznaczny z wyższą ceną i wyższym czynszem najmu w takiej inwestycji. Na to jest bardzo dużo badań. Kiedyś były tylko takie badania ze Stanów Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście też tych budynków jest bardzo dużo. Teraz już mamy też takie badania z rynku europejskiego. Nie rzucę oczywiście tutaj konkretnej liczby, natomiast z tego, co dobrze pamiętam, czytałem jedno z takich badań, gdzie to były procenty pomiędzy 5 a 10%, czyli na przykład 5-10% wyższy czynsz. To są bardzo duże różnice, bo mówimy o bardzo dużych kwotach. I oczywiście to są różnice, które całkowicie, że tak powiem, przewyższają koszt wdrożenia tej certyfikacji. Tak więc to jest ten pierwszy element i pamiętajmy też, że... I od razu sekundkę bym się zatrzymał. Tak, powiedział pan, że przewyższają koszt certyfikacji. I co przez to rozumiemy? No bo certyfikacja jakby jako proces
sama sobie, czy rozumiemy w ogóle przez to wydatki, które wszystkie trzeba ponieść w inwestycji dodane chociażby na te rowery, chociażby na te lepsze systemy uzdatniania powietrza i tak dalej, to ma pan na myśli jakby sumaryczny wydatek, który poniesiemy na spełnienie tego certyfikatu? Teraz miałem na myśli same koszty tego procesu administracyjnego. Przyznam szczerze, że no znowu, to jest bardzo trudne, żeby oszacować wszystkie koszty certyfikacji, bo dla każdego budynku one są totalnie inne, jako że każdy budynek stara się wdrożyć inne rozwiązania. Natomiast założyłem tutaj sobie, że jeżeli wdrażamy jakieś infrastrukturę rowerową dla użytkowników i podobne rzeczy, to i tak jest dla nas taki, jak to się mówi, selling point i my i tak to wykorzystujemy podczas rozmowy z najemcą. Jesteśmy w stanie pokazać, że to mamy, więc to jest, to i tak się nam zwróci. Znaczy ja jestem przekonany, że to się opłaca, bo prawda jest taka, że cóż, pieniądze na te inwestycje wydają ludzie zdecydowanie mądrzejsi i liczący lepiej niż ja i pan. I gdyby się okazało, że z kalkulacji okazuje się, że tutaj matematyka nie gra, to ta certyfikacja najzwyczajniej w świecie nie miałaby prawa działać. Więc tutaj rynek sam w sobie, wydaje mi się, daje odpowiedź co do tego, że nawet te dodatkowe wydatki na realizację to jest coś, co później wróci. No, myślę, że mogę też podać jeszcze jeden przykład, bo takie dyskusje rzeczywiście, czy to się opłaca, czy należy to robić, mieliśmy ich sporo na początku, czyli właśnie więcej 10 lat temu. Teraz najczęściej już w ogóle tego nie słyszymy, bo nikt się po prostu o to nie pyta, bo wie, że najczęściej musi to zrobić z różnych względów. Więc no, kluczowe są w przypadku biurowców faktycznie te fundusze inwestycyjne. Ale pamiętajmy, że no właśnie, ten certyfikat ma być też zachętą dla najemcy. To znaczy chcemy, żeby naszym najemcą była oczywiście jak najlepsza, jak największa firma, która zapłaci nam jak największy czynsz. Chcemy znaleźć jak najszybciej tych najemców. Więc no znowu, to jest ciekawy przykład akurat z Londynu, ale pośrednio też już się wiąże z tym, co mamy w Polsce. Kiedy rozmawiamy, kiedy nasi klienci rozmawiają z potencjalnymi najemcami i na przykład kiedyś taki najemca zapytałby się, czy posiadacie Państwo dla tego obiektu certyfikat WELL? Mówię konkretnie o tym certyfikacie, bo on teraz jest traktowany jako taki dodatek, jako stopień wyżej, czyli że standardem jest ten BREEAM i LEED środowiskowe, a jeżeli ktoś chce jeszcze bardziej ambitnie do tego podejść, to do tego dodatkowo wdraża certyfikację WELL. To kiedyś pytanie by rzeczywiście padło, czy posiadacie to? To w tym momencie z tego, co nam przekazują nasi klienci, najczęściej jest pytanie, jeżeli nie mają, dlaczego nie posiadacie? Więc to się całkowicie już odwróciło i wracamy do tego samego, co też mówiłem na początku, czyli że w zasadzie te firmy są zdziwione, jeżeli w budynku wysokiej klasy nie ma czegoś takiego. Oni po prostu nie wierzą w to, że w ulotce marketingowej jest napisane, że mamy to, to i to. Oni chcą tego niezależnego procesu przeprowadzonego przez konsultantów takich jak na przykład ja, czy inne osoby, które w ogóle w naszej branży pracują, którzy są takimi łącznikami z jednostką certyfikującą, która potem dokonuje w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii audytu całej dokumentacji, którą my wraz z zespołem projektowym zbieramy i żeby udowodnić, że dane wymagania zostały. I tutaj wprowadził mnie pan ładnie w sam przebieg tego procesu, właśnie bo tak... Już z naszej rozmowy rozumiem, że część tego procesu można zrobić w oparciu o samą dokumentację projektową, no bo ona będzie już wskazywała, jakie rozwiązania są stosowane. Ale jak to wygląda w praktyce właśnie? Czy później już też na etapie realizacji państwo jako ta, powiedzmy, jesteście, zatrudniam swego jako tą jednostkę, która ma mnie przeprowadzić przez ten etap certyfikacji, czy mogę się spodziewać pana chociażby, czy któregoś z pana kolegów, czy którąś z pana koleżanek w swoim budynku, że nagle pan stwierdzi, w czasie realizacji się pojawicie, żeby zobaczyć, że okej, to sprawdźmy rzeczywiście, czy ten materiał to jest ten materiał, czy tak na dobrą sprawę on jest tylko na papierze, a plac budowy tego nigdy nie widział. Czy też później w czasie eksploatacji powiedzmy, że są jakieś testy. Jak wygląda, może wskoczmy w ogóle po etap po projektowaniu, bo projektowanie wydaje mi się najbardziej intuicyjne, oczywiste, czyli badacie państwo dokumentację i patrzycie w ogóle, czy te rozwiązania zaprojektowane właściwe są. Ale jak to wygląda później? Dobra. To znaczy większość procesów certyfikacji wygląda dość podobnie.
Wydaje mi się, że najlepiej, jeżeli będziemy bazować na tych najpopularniejszych certyfikacjach, czyli BREEAM i LEED. Dodam też jeden komentarz do certyfikacji WELL, bo ona trochę się wyróżnia na tym, na tym polu, ale to już zaraz wszystko po kolei. Tak więc zawsze, jeżeli jakiś inwestor czy jakaś organizacja chce uzyskać certyfikację dla swojego budynku, musi zgłosić się do firmy, która posiada akredytowanych specjalistów w danym systemie, czyli na przykład akredytowanych specjalistów, tak zwanych asesorów systemu BREEAM. Najlepiej jest to rozpocząć jak najszybciej. To znaczy wdrożenie niektórych wymagań takich systemów na późnym etapie inwestycji może się okazać bardzo drogie, a wręcz niemożliwe. Więc to jest taka złota zasada, żeby zrobić to absolutnie jak najszybciej i tak naprawdę na wczesnym etapie koncepcji. Czyli już wtedy my mamy pierwszą rozmowę z całym zespołem, przede wszystkim z inwestorem i projektantami, i tłumaczymy im, co musieliby zrobić, co musieliby zmienić, żeby to w ogóle było możliwe w przyszłości w jakichś w miarę sensownych kosztach. I wtedy rzeczywiście zaczyna się, i wtedy na tym spotkaniu już my jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować, o jaki poziom certyfikacji taka inwestycja może się starać, czyli ile punktów w sumie i jakie punkty może zdobyć w tym procesie. Następnie projektanci... Czy tu sekundkę zatrzymam, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało osobom, które nas słuchają, że nie mówimy o systemie zero-jedynkowym. Czyli nie jest tak, że jeżeli nie złapie się na ten najwyższy stopień certyfikacji, to nie warto tego robić, no bo może się okazać, że uchwyca ten poziom wyróżnienia jeden stopień niżej. Tak, to absolutnie nie ma co się tym zrażać. Przyznam szczerze, że w tym momencie tacy inwestorzy i wykonawcy, którzy i tak mają, że tak powiem, we krwi te dobre praktyki budowlane i po prostu projektują i budują dobre budynki, to najczęściej nie muszą aż tak bardzo się namęczyć, żeby uzyskać poziom na przykład bardzo dobry. To wynika po prostu z tego, jak wygląda rynek budowlany w naszym kraju w odniesieniu do reszty świata. No bo te systemy, one tak naprawdę dotyczą całego świata. Więc wiadomo, że w niektórych krajach to, co nam się wydaje zwyczajne, najzwyklejsze, no na przykład właśnie te stojaki rowerowe czy prysznice dla rowerzystów, wcale takie oczywiste nie jest. I też w sumie tutaj dopowiem jedną rzecz, bo te poziomy, one nam mówią właśnie o tym, w którym miejscu na tle rynku budowlanego na świecie znajduje się nasz budynek. Czyli na przykład w przypadku takiego BREEAM-u, jeżeli uzyskaliśmy poziom bardzo dobry, to mniej więcej oznacza, że nasz budynek jest wśród najlepszych 25% budynków na świecie w kontekście ochrony środowiska. Mhm. Jeżeli ten poziom excellent, to jesteśmy w top 10% najlepszych budynków pod kątem ochrony środowiska. Jeżeli to jest poziom outstanding, to nasz budynek jest w tym najlepszym 1% obiektów na świecie. No ale dobra, wracam. Ale to już olbrzymie wyróżnienie, biorąc pod uwagę to, ile rzeczy na świecie stoi. Tak jest i to jest rzeczywiście bardzo trudne. Takich budynków nie jest aż tak dużo na świecie. W Polsce mamy ich już trochę, no nie trudno się zdziwić, że pewnie najwięcej znowu jest rzeczywiście w Wielkiej Brytanii, przynajmniej jeżeli chodzi o system BREEAM. Tutaj dodam, że też miałem przyjemność być zaangażowany w certyfikację budynku, który aktualnie posiada najwyższy poziom na świecie. W przypadku BREEAM-u to jest siedziba Europejskiej Agencji Finansowej Bloomberg. Mhm. I tam są już po prostu wszystkie możliwe technologie, jakie sobie można wyobrazić pod kątem ekologii i oszczędności. Ale no, to właśnie ma być taki wybitny budynek, więc on ma wyróżnić się od razu. Aż sobie wyszukam później w Google, jak wygląda zewnętrznie w ogóle. No właśnie zewnętrznie może się wydawać zwyczajnie. Myślę, że bardziej wnętrze jest bardzo, bardzo interesujące. Zresztą on został zaprojektowany przez pracownię, która... przez architekta Normana Fostera, więc on zaprojektował też siedzibę Apple'a. Mhm. I wydaje mi się, jeżeli dobrze kojarzę, że chyba też jego pracownia ma zaprojektować, czy zająć się projektowaniem centralnego portu komunikacyjnego. Tak. Gdzieś tam w mediach, tak właśnie nie mogłem skojarzyć, gdzie nazwisko to widziałem i
Dokładnie, więc to jest jedna chyba z najbardziej stosowanych. Mamy CPK i wiemy już, gdzie szukać tej perły takiej w budynkowej koronie. I wracamy znowu do nas, czyli do naszego procesu certyfikacji jakiegoś nadwiślęskiego już kierowca. Więc zaczynamy od oceny wstępnej projektu. Ustaliliśmy wraz z zespołem projektowym, co inwestor jest w stanie wdrożyć do tej inwestycji. Oczywiście zawsze szukamy takich punktów, które po pierwsze stworzą jakąś wartość dodaną w budynku, czyli że on po prostu będzie lepszy. No i jednocześnie, co nie wygeneruje jakichś niepotrzebnych, ogromnych kosztów, da też tą wartość użytkownikom budynku. No i na sam koniec pozwoli nam zdobyć te punkty. Tutaj też jedną z kluczowych rzeczy w tym pierwszym etapie jest to, żeby traktować to całe ćwiczenie jako coś, co może ulepszyć nasz obiekt. No bo ta certyfikacja to jest zbiór wymagań, więc jeżeli potraktujemy ją jako takie zadanie, gdzie trzeba odhaczać po prostu rzeczy z listy, to faktycznie ona takim zadaniem może się stać. Ale nie dość, że nikomu to nie sprawi żadnej satysfakcji, to jeszcze potem bardzo łatwo możemy się wystawić na krytykę. Jeżeli ktoś się nas wprost zapyta, no to co w takim razie w tym obiekcie jest wdrożone? Dlatego przynajmniej moją misją jest zawsze, żeby rozmawiając z moimi klientami, wybierać takie rzeczy, które sprawią, że ja bez wahania będę w stanie powiedzieć, w tym budynku jest to, to i to, uzyskał taki i taki poziom certyfikacji, ponieważ inwestor zmienił to i wdrożył coś innego. Więc mamy ocenę wstępną projektu, ustaliliśmy poziom. Następnie projektanci zaczynają wdrażać te wymagania do projektu, do dokumentacji projektowej i często w momencie, kiedy już to zrobią, prześlą nam dokumentację potwierdzającą, że coś takiego zostało wdrożone. Inwestor stara się o taki certyfikat tymczasowy. To jest certyfikat, który potwierdza, że na etapie projektu wydaje się, że ten budynek w przyszłości uzyska na przykład poziom bardzo dobry. Jak to uzyskać? Cała dokumentacja trafia do nas, jako do konsultantów. My wszystko sprawdzamy. Jeżeli czegoś brakuje, to oczywiście prosimy zespół o dosłanie dodatkowej dokumentacji albo wprowadzenie jakichś zmian. Następnie to jest wysyłane do jednostki certyfikującej. Tam jest dokonywany audyt. Jeżeli coś jest nie tak, to my dostajemy uwagi, które wspólnie z zespołem projektowym próbujemy te kwestie rozwiązać. Odsyłamy naszą uzupełnioną dokumentację. Jeżeli wszystko jest ok, uzyskujemy ten certyfikat tymczasowy. On czasami też nazywa się precertyfikat. I mamy już taki dokument, który inwestor może wykorzystać czy w kwestiach marketingowych, czy żeby pokazać najemcy, że coś takiego mamy, czy funduszowi, że ok, nie mamy jeszcze tego końcowego certyfikatu, ale jesteśmy już na najlepszej drodze i to jest niezależne potwierdzenie. Następnie przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do etapu wykonawczego. No i teraz te wszystkie rzeczy, które były w dokumentacji, muszą być wdrożone w projekcie, w budynku, przepraszam. No i to jest ten najważniejszy etap. I teraz tutaj często pojawiają się wymagania na przykład dla wykonawcy, który też musi w jakiś konkretny sposób, na przykład minimalizując zanieczyszczenia powietrza, prowadzić prace budowlane i to też dokumentować albo zdjęciami, protokołami. Oprócz tego oczywiście te wszystkie elementy zostają wdrożone w budynku i najczęściej dowodami na to, że zostało to wdrożone, są zdjęcia z takiej wizyty, którą wykonuje konsultant prowadzący, czyli asesor tego projektu, prowadzący tą certyfikację, czyli ta osoba musi fizycznie przyjechać do budynku, wszystko sprawdzić, sfotografować i stworzyć raport, który to opisze. I oprócz tych zdjęć kolejnym ważnym dowodem jest dokumentacja powykonawcza, ewentualnie jakieś testy, na przykład testy poziomów hałasu w budynku powykonawcze, które wykonuje akustyk, czy testy jakości powietrza, bo takie wymagania też w certyfikacjach się znajdują. Chciałem tylko dopytać, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Mówimy o
nie o pilnowaniu standardu pracy samego wykonawcy na zasadzie nie to, jak realizuje pracę, tylko efekt finalny, tak? Czy spełnia te standardy, bo troszkę można to rozbieżnie zrozumieć. Tak, to znaczy w przypadku, znowu, powiem o BRIM-ie, bo najczęściej zajmujemy się w Polsce BRIM-em. Mamy taką checklistę, na której jest kilkadziesiąt kwestii, którymi wykonawca powinien się zająć podczas wykonywania prac budowlanych. I to na przykład są takie sprawy jak komunikacja z lokalną społecznością, czy nie wiem, zmniejszenie uciążliwości prac. Czyli jeżeli nasza inwestycja sąsiaduje z jakimś budynkiem mieszkalnym, no to na przykład czasami tak jest, że nie wiem, że inwestor głośnych prac czy wykonawca nie wykonuje głośnych prac po godzinie 17. Tak, żeby nie zniszczyć całego życia tym osobom. Albo to mogą być zalecenia mówiące o sposobie realizacji prac, czyli tak, żeby zminimalizować ilość kurzu, która jest generowana na budowie, no bo to na przykład leci na okna czy do otwartych okien sąsiadujących inwestycji, czy wprowadzić jakieś rozwiązania na placu budowy, które zmniejszą zanieczyszczenie wody. Albo to, że nie wiem, błoto czy ziemia z budowy dostaje się do studzienek kanalizacyjnych i je zapycha. To są kwestie związane ze zmniejszeniem ilości odpadów na budowie, czy przekazaniu jak największej ilości odpadów do recyklingu, czy na przykład stosowania materiałów budowlanych z obniżoną zawartością szkodliwych substancji, na co wykonawca musi pokazać jakieś odpowiednie dokumenty. I żeby to też dobrze wybrzmiało, to nie jest tak, że to wszystko jest obowiązkowe, tylko niektóre z tych kwestii będą dotyczyły wszystkich projektów. To najczęściej zależy od osoby, która prowadzi ten proces certyfikacji i tego, co zadecydował inwestor. Jeżeli inwestor chce, żeby konkretnie te kwestie zostały wdrożone na jego projekcie, a zazwyczaj chce, no bo wprowadzenie tych rzeczy pozwala uniknąć wielu konfliktów z lokalną społecznością i jednocześnie na przykład z włodarzami miasta, którzy też nie muszą słuchać narzekania osób, którym ktoś na tej budowie przeszkadza. Więc to są po prostu dobre rzeczy. To są dobre rzeczy. Tak, tu od razu mi się nasuwa, że ten wykonawca to znajdzie najpewniej wyraz w umowie, znaczy będzie musiało znaleźć wyraz w umowie między inwestorem a wykonawcą co do sposobu, standardu realizacji prac, bo okazać się może, że dobór niedoświadczonego w takim procesie prowadzenia robót wykonawcy może rzutować na niższą ocenę, niż byśmy się spodziewali i niż byśmy się chcieli, bo okaże się, że tych punktów zabraknie później na koniec, na świecie. Tak często się zdarza. To znaczy, to znowu, to było kilka kwestii, więc zaczynając od początku. Na pewno świadomy inwestor w umowie z generalnym wykonawcą zawiera klauzule mówiące o tym, że inwestycja będzie się starała o certyfikację i obowiązkiem wykonawcy jest wdrożenie danych wymagań. Najlepiej, jeżeli oczywiście w takiej umowie dodatkowo znajduje się na przykład załącznik do umowy, w którym konkretnie te wymagania mamy wypisane i to jest też standardowa praktyka, którą się realizuje w Polsce. Jeżeli tego nie ma, to czasami kończy się to oczywiście wojną, ponieważ nikt nie chce robić czegoś, czego nie musi robić, co mu tak naprawdę utrudnia pracę i nie jest czasami takim kompletnym standardem. Jest, no tak jak mówiłem, te certyfikacje to jest stopień wyżej. To nie jest to, co normalnie byśmy zrobili na budowie, tylko chcemy to zrobić trochę lepiej. Więc na pewno świadomi inwestorzy się nad tym zabezpieczają, włącznie z czasami nawet takimi ogólnymi zapisami. Tu już nie wiem, jak pod kątem prawnym to jest skuteczne, ale że na przykład wykonawca zrealizuje kwestie, które pozwolą inwestycji na uzyskanie poziomu bardzo dobrego. Mhm. No i wtedy to ten konsultant pokazuje, co trzeba zrobić, żeby uzyskać poziom bardzo dobry. Więc zanim pójdziemy dalej, jeszcze chciałem pana dopytać o praktykę, no bo robicie państwo w Sweco te certyfikacje. Ja w ogóle byłem troszkę zdradzając słuchaczom, jak myśmy do siebie trafili z przedstawicielem Sweco właśnie, z którym gdzieś tam miałem kontakt. Rozmawialiśmy na temat rynku budowlanego i właśnie mówił, że dużą część państwa zadań
sporą część państwa pracy zajmują właśnie te procesy certyfikacyjne, gdzie ja dalej żyłem w przeświadczeniu, że jednak to jest domena centrum Warszawy i nie wykracza poza nią, więc parę tych wysokościowców tworzonych co jakiś czas to się na to łapie i może jakieś tam inne budynki premium i tyle. Okazuje się, że nie. Ale interesuje mnie przygotowanie naszych wykonawców do standardu z tych krajowych projektów, w których państwo uczestniczycie. Jak w ogóle pan ocenia, tak patrząc szeroko, kompetencje wykonawców? No bo wiadomo, że zawsze jest ten taki ucieczka, ta ucieczka przed peletonem, która będzie to robiła świetnie. Ale jak wygląda sytuacja peletonu? Jest łatwo znaleźć takiego wykonawcę, dla którego nie będzie to odstraszające? To, że musi robić inwestycję BRIM-ową, powiedzmy. Czy na chwilę obecną dalej to jest coś, co troszkę jednak wykasza nam chętnych, bo jak ktoś słyszy, że będzie musiał o pylenie dbać i o decybele mierzyć, to stwierdza, że a to ja zbuduję coś innego. Aha. A jeśli chodzi o takie największe firmy wykonawcze w naszym kraju, to wydaje mi się, że wszystkie są bardzo dobrze zaznajomione z tymi metodami. No, wiadomo, że to dotyczy konkretnych osób, które gdzieś koordynują te kwestie, natomiast raczej wydaje mi się, że większość z nich bardzo dobrze kojarzy te zagadnienia i po prostu ma dedykowaną osobę, która za te sprawy konkretnie na przykład związane z certyfikacją BRIM na budowach odpowiada. Więc tutaj bym się niczego nie obawiał, będąc firmą, która chce wdrożyć taką certyfikację i współpracuje z dużym generalnym wykonawcą. No wiadomo, że jeżeli mówimy o mniejszych firmach, to już zależy. Niektóre miały do czynienia z takimi certyfikacjami, inne nie. No co do zasady, jeżeli ktoś budował duże biurowce, to na 99% miał z tym do czynienia. Czasami w większym lub mniejszym stopniu, ale taka może być zasada. Jeżeli ktoś się raczej zajmował małymi inwestycjami, nie w centrach dużych miast, no to wtedy pewnie może wiedzieć na ten temat trochę mniej, ale no, tak jak mówię, to zagadnienie jest tak szerokie, jest już od tak długiego czasu u nas, że raczej nie obawiałbym się tego i to jest po prostu kwestia. To jest kwestia dogadania się z tą firmą i w praktyce my jako konsultanci zawsze na początku każdego procesu certyfikacji i tak wszystko tłumaczymy od zera i zawsze temu konkretnemu zespołowi, który jest na budowie, przekazujemy wytyczne i tłumaczymy krok po kroku, co oni mają wdrożyć. Więc nigdy nie ma czegoś takiego, że po prostu zakładamy, że ktoś to już umie i nie będziemy musieli tego robić. Zawsze zakładamy, że nikt nie wie nic. Czyli państwa praca to też tak na dobrą sprawę, jak sobie wyobrażam, jakieś takie spotkanie startowe, gdzie tłumaczycie, że słuchajcie, widzimy, że debiutujecie, wypływacie dopiero na te wody. Tutaj macie rzeczy, których musicie pilnować, żebyśmy jako ten podmiot zewnętrzny, który przychodzi i musi was z tego rozliczać i niestety musimy czasami być dla was szorstcy w tej ocenie, bo trzymamy standardu albo go nie trzymamy, więc to jest to, co będziecie musieli robić, a później w trakcie realizacji znowu tak myśląc o słuchaczach z kategorii wykonawczej. Też praktykowane jest, że taki kierownik projektu, powiedzmy, czy kierownik budowy, który tam działa i ma jakieś wątpliwości, kontaktuje się z państwem, żeby wyklarować to, co właściwie musi robić, żeby nie było fuck-upu z jego strony? Tak, to znaczy no my zawsze staramy się tą pracę jakoś ułatwić wszystkim, czyli zarówno zespołom, z którymi pracujemy, jak i trochę też sobie, dlatego głównym naszym narzędziem są te wytyczne, w których jest też wypisane, co dla danego wymagania należy zrobić, jakich dowodów potrzebujemy. Na przykład, natomiast oczywiście wszystko to i tak jest omawiane podczas spotkań. Mamy zawsze jakieś spotkanie wprowadzające, a później kolejne już takie kontrolne, podczas których dyskutujemy sobie jakieś ewentualne problematyczne kwestie i no tak, zawsze każdy ma do nas numer, niektórzy lubią dzwonić częściej, inni rzadziej. Więc taka standardowa współpraca. To też zależy bardzo od danej inwestycji. W ostatnich czasach ja na przykład na swoich projektach zauważyłem, że raczej wszyscy preferują spotkania przez Teamsa. To znaczy bardzo, bardzo, bardzo rzadko mam już takie spotkania face to face, co czasami jest oczywiście smutne, bo
przyjemnie jest sobie gdzieś czasem pojechać, pośmiać się i trochę lepiej poznać zespół. Kawa w kontenerze smakuje najlepiej. Dokładnie tak, ale no, trzeba pamiętać, że my jako tacy konsultanci czasami wchodzimy w rolę takich negocjatorów, no bo jednak rzeczy, o których mówimy, są czasami niestandardowe, więc my musimy w jakiś sposób wytłumaczyć, dlaczego w przypadku tej inwestycji musimy zrobić coś trochę inaczej. I ewentualnie przedstawić tą wartość, dlaczego warto jest to zrobić i dopiero jeżeli inwestor się z tym zgodzi, no i zespół projektowy też potwierdzi, że wiedzą jak to zrobić i rozumieją co należy wprowadzić, no to wtedy jesteśmy w stanie na przykład uzyskać punkt tej certyfikacji. No im więcej takich rzeczy uda nam się w cudzysłowie wynegocjować, tym większy sukces na koniec odniesie ta inwestycja, więc no, nam zależy tak samo bardzo jak inwestorowi na tym, żeby budynek był szczególny i żeby uzyskał jak najwyższy wynik. I chyba może jeszcze wrócę do tego procesu certyfikacji, bo właśnie mniej więcej... Sekundkę, tylko chciałem zapytać o ostatnią rzecz już z etapu tego realizacyjnego i wrócimy do tego procesu. Z pana perspektywy, czy jeżeli chodzi, bo porozmawialiśmy już o tych wymogach i tak dalej, jeżeli chodzi o samą technologię prowadzenia robót, przychodzę, powiedzmy, spotykamy się na zjeździe, uczyliśmy się w tym samym ogólniaku, spotykamy się po latach. Ja jestem teraz właścicielem firmy budowlanej, pan zajmuje się tym, czym się zajmuje. No i dochodzimy do tego, że pracujemy w tym samym świadku, fajna sprawa. I mówię, że mam taki kontrakt, gdzieś tam polecono mnie, bo dobrze roboty zrobiłem, no ale nie był on certyfikowany, teraz jest. I pytam, Daniel, czy ja tak technologicznie, inżynieryjnie mam się czego obawiać, jeżeli chodzi o ten BRIM czy inny certyfikat, który to wstawię, czy tam ze względu na taką inżynierską robotę, tam są jakieś niesamowite rzeczy, jakieś technologie, których powinienem się obawiać, czy to jest rzecz do ugryzienia i na dobrą sprawę, jeżeli przypilnuję swojej roboty, to nie mam się czego bać szczególnie. No, ja w takiej sytuacji na pewno odpowiedziałbym, co ty, Łukasz, będzie dobrze. Więc raczej wygląda to w ten sposób, że certyfikaty nie starają się całkowicie obracać tych budynków, projektów do góry nogami. Więc mamy tam wymagania, które nie są zresztą obowiązkowe i mówią na przykład nam o tym, że budynek powinien zostać wykonany w taki sposób, żeby w przyszłości można było ewentualnie zmienić jego funkcję. Czyli mamy biurowiec i z jakiegoś powodu, nie wiem, wszyscy przychodzą na home office, nikt nie przychodzi do biur, więc chcemy sobie zmienić ten budynek na hotel. I po prostu, że wprowadzamy takie rozwiązania, które pozwolą w razie czego w jakiś sposób tą funkcję zmienić. Znowu podkreślam, żeby nie przerazić tutaj osób, które nas słuchają, że to nie jest obowiązkowe, taka kategoria po prostu gdzieś jest i można ją sobie wdrożyć, ale nie trzeba. Natomiast no to nie znaczy, że my konkretnie mówimy, że tutaj musicie użyć, nie wiem, tych elementów fabrykowanych w tej technologii, bo inaczej się nie da. Tylko w zasadzie to zespół w dalszym ciągu decyduje, co oni i w jaki sposób chcą zrobić. Najczęściej nie ma to jakiegoś dramatycznego wpływu na takie kluczowe kwestie, czyli układ pomieszczeń, czy właśnie zastosowana technologia. To może mieć wpływ na technologię w przypadku, gdy staramy się zoptymalizować tak zwany ślad węglowy inwestycji. Czyli na przykład są też kategorie, które mówią o tym, że musimy sobie przeanalizować, z czego, w dużym uproszczeniu, z czego chcemy wykonać ten budynek. Nie wiem, na przykład wykonujemy całość z żelbetu i mamy do tego okna w aluminiowych ramach. No i powinniśmy sobie przeanalizować teraz to, wykonać taką analizę, to się nazywa analiza cyklu życia, life cycle assessment. Czy tego budynku nie da się zoptymalizować tak, żeby albo zmienić technologię, albo zmienić materiały, które pozwolą nam, no właśnie, zmniejszyć ilość zanieczyszczeń. Czyli na przykład, nie wiem, zamiast technologii monolitycznej, czyli właśnie żelbet, stal, wszystko wylewamy na budowie, w jakimś obszarze stosujemy prefabrykaty, które są masowo produkowane w zakładzie wytwórczym, to tylko przyjeżdża na budowę, jest znacznie szybciej składane. No i z takich analiz najczęściej wychodzi, że faktycznie wtedy zanieczyszczenia są znacznie niższe. Znowu, to są zalecenia, powinniśmy je wdrożyć, ale najczęściej to nie są
to ja teraz podałem skrajny przykład, gdzie rzeczywiście ktoś, gdyby chciał, może tak zrobić, to jest jak najbardziej zalecane, ale to nie jest w 100% niezbędne, więc taki wykonawca, jeżeli chodzi o czy właściciel, który spodziewa się, znaczy chciałby uzyskać taką certyfikację, raczej wydaje mi się, że powinien spodziewać się takich kwestii jak na przykład dobór materiałów, które posiadają odpowiednie certyfikaty środowiskowe, czyli takie certyfikaty, które potwierdzają, że dany materiał albo jest trochę bardziej ekologiczny, albo że został w cudzysłowie zbadany pod kątem tego, ile wygenerowano zanieczyszczeń podczas jego produkcji, czyli tak zwane deklaracje EPD. To mogą być w zależności od certyfikacji na przykład jakieś materiały wykończeniowe, które emitują niewiele szkodliwych substancji do powietrza i wtedy też na to mamy jakieś odpowiednie deklaracje czy papiery. No i czasami inne zmiany, ale takie raczej niedramatyczne. Więc bardzo rzadko, kiedy inwestorzy decydują się totalnie zmienić projekt, żeby dostosować go pod kątem certyfikacji, chociaż no nie ukrywam, że tam, gdzie to się dzieje, to rzeczywiście mamy do czynienia z ciekawymi projektami. Ostatni przykład, który tu podam, gdzie można coś takiego zmienić i taki wydaje mi się dość czytelny, to na przykład w przypadku certyfikacji WELL mamy wymaganie, które nam mówi o tym, że żeby zachęcić użytkowników do ruchu, powinniśmy w budynku wyeksponować klatki schodowe. Czyli zamiast takiego typowego układu, który zawsze widzimy w biurowcach, czyli że jest lobby główne i obok jest hall windowy, to my chcemy, żeby z lobby głównego pierwszy widok był na ciekawie wykonaną klatkę schodową, a windy były gdzieś tam po boku. One w dalszym ciągu są, ale to nie jest to pierwsze, co my widzimy. Więc jest to rzeczywiście, wie pan, co nawet nie człowiek wchodząc w te wszelkie biurowce i tak dalej, nawet nigdy się nie zastanawiałem nad tym, ale rzeczywiście przychodzi mi do głowy myśl, niedawno byłem w takim budynku, gdzie rzeczywiście taką centralnym elementem lobby była taka bardzo ładnie zrobione te schody, kręcone, ciągnące się w górę. No właśnie, ale to akurat jest bardzo trudne. To znaczy, dlatego niewiele inwestorów się na to decyduje, no bo trzeba wcisnąć w środku inwestycji klatkę schodową, która nam właśnie już tu psuje te wszystkie powierzchnie najmu na kolejnych piętrach, układ i tak dalej. Więc to też jest wymaganie opcjonalne. Ale znowu odwołuję się tu do tej siedziby Bloomberga w Londynie. Proszę sobie zerknąć, jak tam wygląda klatka schodowa i wydaje mi się, że to jest jeden z najciekawszych elementów w ogóle tego obiektu. A obserwuje pan coś takiego trochę, jak mamy ten wyścig o wysokość, czyli licytujemy się, taki punkt honoru inwestorów, kto będzie miał wyżej, kto będzie miał wyższą siedzibę. Czytałem kiedyś taką fajną, o takiej fajnej wojence, którą nie wiem, czy nie Donald Trump z jakimś innym deweloperem prowadził i wręcz tam poszli w jakieś dziwne liczenie wysokości budynków, żeby ugrać, kto ma ten wyższy, najwyższy w Nowym Jorku czy jakimś innym mieście. Obserwuje pan coś takiego, że takim obszarem właśnie rywalizacji jest, kto będzie miał bardziej wybrimowany czy jakkolwiek budynek, bo kiedy pan mówi o tym siedzibie Bloomberga, to tak troszkę brzmi właśnie, jakby z projektantem porozmawiali włodarze i powiedzieli: słuchajcie, my chcemy wszystko i wrzucajcie nam to w ten budynek, będziemy tym absolutnym takim pierwszą perłą, największą w koronie budownictwa na świecie. To znaczy, powiem tak, no my jako Sweco projektowaliśmy właśnie instalację w tej siedzibie Bloomberga i dokładnie taką dyspozycję dostaliśmy od klienta. Chcemy wszystko, zróbcie tam wszystko. To ma być najbardziej ekologiczny obiekt na świecie. Ale wracając do pierwszego pytania. Zdrowa rywalizacja z tego wychodzi. To w 100% tak. To znaczy, tak właśnie jest. I taki był, i to jest o tyle świetne, że taki był jeden z zamysłów powstania certyfikacji, czyli nakłonienie rynku, to znaczy skoro nie można było w cudzysłowie w normalny sposób nakłonić deweloperów, inwestorów do tego, żeby wprowadzać ekologiczne rozwiązania do swoich inwestycji, no to zrobiono taki wyścig. Czyli jeżeli ty zrobisz to i to, to jesteś lepszy i masz to na papierze. I absolutnie coś takiego się dzieje. To znaczy, no ja do porównania mam przede wszystkim Londyn i Warszawę, no bo to są te dwa miejsca, gdzie mam najwięcej projektów.
I w obu przypadkach to jest, boję się, ale to jest chyba jedna z głównych motywacji inwestorów do tego, żeby starać się o wyższe poziomy. Mamy klientów, którzy w Londynie w ogóle nie chcą słyszeć nawet o czymś innym niż osiągnięcie BRIM-u na poziomie outstanding, czyli tym absolutnie najwyższym, i są bardzo, bardzo niezadowoleni, jeżeli się okaże, że jest szansa, że tego poziomu inwestycja nie uzyska. W Polsce absolutnie jest to samo. Przede wszystkim mówimy tu o tych dużych inwestycjach w dużych miastach. To są realne przypadki, czyli jeżeli wiemy, że na przykład w tej samej dzielnicy albo ulicę dalej deweloper, konkurent stara się o jakiś na przykład właśnie stopień danej certyfikacji, no to i to jest ogłoszone w prasie, to ten deweloper już wie, że jeżeli tego nie uzyska, no to potem przyjdą najemcy, na pewno przyjdą i do niego, i do tego drugiego, i pierwsze co zrobi tamta firma, to powie, no ale tamci tego nie mają, może wam powiedzieli, że są super ekologiczni, ale to wam tylko powiedzieli, ale nie mają żadnego potwierdzenia niezależnego. Więc jeżeli chodzi o licytacje na poziomy, na wyniki, kto ma najwyższy wynik, to bardzo podgrzewa rynek nieruchomości w Polsce, szczególnie biurowych. Ale teraz już też coraz częściej to widzimy w halach. Są już firmy, które już sobie założyły w swoich strategiach, że na przykład hale, które wcześniej były na poziomie bardzo dobrym, teraz już muszą być na tym poziomie doskonałym, czyli excellent. I to jest wpisane w długoterminową strategię, żeby się wyróżnić. No i kolejny taki obszar oprócz tych punktów i poziomów certyfikacji to jest też liczba tych certyfikatów. To znaczy ten BREEAM Elite patrzą na praktycznie wszystko w kontekście budownictwa zrównoważonego, czyli zarówno to, jak budynek traktuje użytkowników, czyli czy zapewnia świeże powietrze, dostęp do światła dziennego, niskie poziomy hałasu, i tak dalej, ale też na kwestie środowiskowe, głównie na kwestie środowiskowe, czyli minimalizacja zużycia wody, energii, odpadów, dużo zieleni, czy wzbogacenie tak zwanej bioróżnorodności, czyli jakieś budki dla ptaków, dla owadów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to jest takie przekrojowe spojrzenie na budownictwo zrównoważone, ale jeżeli ktoś chce wyróżnić swój obiekt na przykład właśnie pod kątem tego zdrowia, no to musi dodać ten kafelek, który się nazywa certyfikacja WELL, i wtedy to jest tak samo ogromny albo nawet i większy system, w których mamy chyba ponad 200 w tym momencie wymagań dotyczących zdrowia. Jeżeli ktoś chce wyróżnić swój budynek jako, nie wiem, najbardziej zaawansowany technologicznie zarówno pod kątem komunikacji, jak i takich smart rozwiązań, to pewnie zdecyduje się na certyfikację Wired Score, albo Smart Score, które niedawno się pojawiły u nas w Polsce, a które na zachodzie no, też są obecne od ładnych paru lat. Więc to są te takie kafelki, które inwestorzy najczęściej sobie dobierają w zależności od tego, w jaki sposób chcą wypromować swoją inwestycję, ale też bardzo często w zależności od tego, jakiego najemcę chcą zachęcić do swojej inwestycji. I znowu też takie, no nie mogę powiedzieć nazwy tej firmy, to jest jedna z największych technologicznych firm na świecie. Też mieliśmy taki przypadek w Londynie, gdzie no, budynek starał się o BREEAM, bo musiał, bo takie były warunki zabudowy, że musiał na wysokim poziomie go zdobyć. Ale z uwagi na to, że ta bardzo duża firma technologiczna mocno rozważała wynajęcie powierzchni, czy całych chyba nawet dwóch budynków w ogromnym kompleksie, no to inwestor stwierdził, że okej, oni na pewno chcą WELL-a, więc już się przygotowujemy. I akurat ten inwestor nie chciał, że tak powiem, na zapas wydać tych pieniędzy, ale równolegle, więc nie zarejestrował tego projektu w certyfikacji, ale równolegle wdrażał rozwiązania projektowe, które są potrzebne, żeby tą certyfikację kiedyś zdobyć, że gdyby ten Intel już przyszedł do stołu i powiedział: dobra, przychodzimy do was, ale nas przekonajcie, no to wystarczyłoby zarejestrować ten projekt i zacząć proces i powiedzieć: patrzcie, dobra, jutro rejestrujemy i zaraz zdobędziemy to i będziecie to mieć. Mówię, ale ten wyścig pokrewnie wydaje mi się bardzo dobrą formą wyścigu. Szczególnie
pod kątem sprzedaży tak naprawdę i pod kątem opowiadania, snucia opowieści o tym naszym budynku, no bo te inwestycje takie premium to już dawno przestało być wskazanie, że mamy tyle pięter, tyle okien i tak dalej, tylko zawsze jest to jakimś storytellingiem podpierane, dlaczego ten budynek jest wyjątkowy i co jest w nim wyjątkowego. I o ile właśnie ten wyścig w górę o metry może się kojarzyć z takim męskim licytowaniem się na konie mechaniczne w silniku czy na obwód ramienia, to już w momencie, kiedy wchodzimy w licytowanie się dalej, konkurencyjne jak najbardziej, ale tą osią konkurencji jest to, jak wiele opieki roztaczamy nad środowiskiem, czy jak wiele opieki roztaczamy nad naszymi pracownikami, czy jak bardzo oszczędni jesteśmy w użytkowaniu takim, w obiegu zamkniętym, to nadal, cóż, panowie, którzy spotykają się w elitarnych restauracjach, dalej mogą sobie powbijać mikroszpileczki, mówiąc, że to mój budynek ma to i to, a my wszyscy dostajemy tak na dobrą sprawę korzyść dodaną dla nas, dla pana, czy dla mnie, będąc tam w tym budynku i jego otoczeniu. Tu też trzeba uważać oczywiście, bo w tym wyścigu o palmę najbardziej ekologicznej czy przyjaznej społeczeństwu organizacji często też widzimy takie dość niefajne zjawisko, to znaczy greenwashing, czyli kiedy firmy próbują przekonać wszystkich, że zrobiły coś bardzo ekologicznego, co dla osoby niezaznajomionej z tematem takie się wyda, natomiast no my wiemy, że to jest właśnie taki marketing i dlatego tu też zawsze trzeba uważać. No i znowu, no trzeba, po to są między innymi te niezależne jednostki, żeby takie sprawy ukrócić, żeby ktoś po prostu nie mógł sobie powiedzieć, że nie wiem, a teraz przed budynkiem zrobiliśmy wielką zieloną przestrzeń i dzięki temu sprawiamy, że jest więcej zieleni, a nie wiem, zasadzi tam jakieś egzotyczne rośliny z innych krajów, które okej, wyglądają ładnie, ale na przykład są w konflikcie z całą zielenią, czy tą lokalną bioróżnorodnością, czy nie wiem, ptaki, czy nie wiem, owady, które zachęcają ptaki do tego, żeby przylatywały. No po prostu... Czyli palmę zostawiamy w jednym miejscu w Warszawie i nie przed budynki. tak można powiedzieć. Znaczy, no ja też nie chcę z tym popaść w skrajność jakąś, bo wiadomo, że też pod kątem nawet dobrego naszego samopoczucia im więcej zieleni, tym lepiej. Natomiast trzeba czasami być rzeczywiście ostrożnym i wydaje mi się, że te certyfikaty często nam w tym pomagają, tak żeby robić to, co jest właściwe, a niekoniecznie aż takie najbardziej widowiskowe i prestiżowe. Akurat w tej konkretnej kwestii, czyli zieleni, no taki certyfikat jak BREEAM wymaga po prostu, żeby zatrudnić, czyli skonsultować cały projekt zieleni z odpowiednio wykwalifikowanym ekologiem, który da te rekomendacje i powie wprost, co w tym budynku i jakie na przykład rodzaje, gatunki roślin są preferowane, żeby, oni po prostu znają tą specyfikę tego miejsca, żeby tutaj jakoś ta fauna była, żeby się mogła rozwinąć. Żeby było tak, jak być powinno. Flora, przepraszam. Fauna też tak jest. I to zamknijmy teraz ten proces certyfikacji, bo porozmawialiśmy o projektowaniu, porozmawialiśmy o realizacji, kończy się ta realizacja. Jako wykonawca dostaję protokół odbioru, przekazuję dokumentację powykonawczą i może ten etap weryfikacji dokumentacji powykonawczej i tak dalej, nawet przeskoczmy nad nim, no bo on wydaje mi się ciągle jakby ten intuicyjnie tak wpięty w etap realizacji. To, co mnie interesuje, czy na etap... Jest jeszcze jeden element, który myślę, że jest bardzo ważny. Jasne. Bo właśnie ten etap dokumentacji faktycznie tu nie ma za bardzo nad czym się rozwodzić. Tak, jest budynek budowany, mamy to. Ale w przypadku na przykład certyfikacji WELL to nie wystarcza. I to nawiązuje tutaj do tego, co pan wcześniej mówił, że no dobrze, mamy tylko jakieś nie wiem, dokumentacje na papierze to jest, ale w budynku tego nie ma. I w przypadku certyfikatu WELL mamy ostatnią fazę, która jest fazą testu budynku. Tak, właśnie do tego zmierzałem, do samej eksploatacji tego obiektu, żeby sprawdzić, cóż tam się urodziło.
I czy, jak rozumiem to w certyfikacie WELL, to jest do zrobienia? Czy mam z tego rozumieć, że nie każdy certyfikat przewiduje, że też powiedzmy jednostka sprawdza później na etapie eksploatacji po 6 miesiącach roku, jakimkolwiek innym czasie, czy rzeczywiście te parametry zakładane są spełnione? To znaczy zazwyczaj w takich systemach jak na przykład Jimmy Lead i tak musimy coś zbadać na przykład w trakcie inwestycji, czyli wtedy tam po prostu zlecamy niezależnie badania poziomu hałasu i to i tak ktoś nam wykonuje. Natomiast w przypadku WELL-a ten ostatni etap jest bardzo mocno wyróżniony, to jest w zasadzie najważniejszy, czyli mamy całą serię testów wszystkiego, co jest w budynku, czyli wszystkich tych kluczowych parametrów, tak więc pobieramy próbki powietrza, żeby zbadać jakość powietrza. Czyli nie wystarczy to, że na papierze napisaliśmy, czy centrala dostarcza dużo świeżego powietrza i je filtruje. To powietrze ma być w rzeczywistości bardzo wysokiej jakości. W przypadku światła dziennego czy światła sztucznego sprawdzamy te poziomy oświetlenia, które są w budynku. One muszą spełniać... Tylko dopytam, kiedy to sprawdzamy konkretnie? Czy to jest bezpośrednio przy odbiorze, czy to jest w jakiś czas po odbiorze? Kiedy to się dzieje? To jest najczęściej już po odbiorze. To jest w zasadzie osobny etap. Jako że ta certyfikacja nie spina się nam, nie jest jakoś połączona z naszymi tutaj lokalnymi przepisami, zasadami, więc to można wykonać już w trakcie fazy użytkowania. To często jest nawet kilka miesięcy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. No oczywiście im później to zrobimy, tym później dostaniemy certyfikat. Potem jeszcze trzeba te wyniki badań wysłać do audytu. Natomiast oprócz tego coraz więcej certyfikatów wymaga tak zwanej recertyfikacji, czyli że na przykład taki dokument jest ważny rok albo 3 lata, no i po upłynięciu tego czasu należy wysłać dokumentację, która potwierdza, że dane wymagania są dalej wdrażane. Czyli na przykład jeżeli na przykład mieliśmy jakieś wymaganie, które mówiło o tym, że musimy wdrożyć procedury bezpieczeństwa w budynku i zapewnić apteczki na każdym piętrze. Jest takie wymaganie w przypadku certyfikacji WELL dotyczącej Health Safety Rating. To jest taki wariant tego WELL-a, który patrzy na bezpieczeństwo zdrowotne, trochę powiązane z covidową sytuacją. No to zamontowaliśmy apteczki na każdym piętrze, czyli każdy najemca, każda osoba wchodząca do budynku ma do tego dostęp, no ale po roku no one tam są, ale pytanie, czy tam wszystko jest. Mhm. Więc musimy udowodnić, że to zostało sprawdzone, a jeżeli faktycznie ktoś wykorzystał te zasoby, które tam były, no to trzeba to uzupełnić. Jeżeli obiecywaliśmy, że będziemy kontrolować na przykład instalacje wodne pod kątem namnażania się takiej legionelli, to jest taka bakteria, która często pojawia się w instalacjach wodnych czy wentylacyjnych, już nie wnikając w szczegóły, co to jest, no to musimy potem po roku udowodnić, że stosowaliśmy odpowiednie procedury, które minimalizują ryzyko namnażania się tej bakterii w instalacjach. Więc to jest często taki stały proces, który przeciąga się w czasie na kolejne lata. W niektórych przypadkach to jednak się kończy na uzyskaniu certyfikatu. Wszystko zależy od systemu. Mhm, jasne. I ostatnia już rzecz, którą chciałbym poruszyć przy naszym spotkaniu. Brzydka prawda jest taka, że wszystkie te wzniosłe idee, to co rozwijamy, osiągamy, to widać dobitnie chociażby na kwestiach właśnie ochrony środowiska. W momencie, kiedy sypie nam się gospodarka, kończą się pieniądze, no to szukamy wydatków bardziej pilnych i wydajemy pieniądze na rzeczy, które są bardziej przyziemne. No i przed nami powszechnie wskazywany, że ten 2023 to będzie trudny rok dla budownictwa. To jest okres, w którym zęby raczej będą zaciskane niż pokazywane w uśmiechu. I w momencie, kiedy jest taki trudny rok, to od razu jest idea, dobra, to tniemy na czym możemy. I czy ze swoich obserwacji rynku, tak jak państwo negocjujecie te przyszłe kontrakty, no bo wiadomo, że jeżeli coś ma być realizowane w 2023, to już dawno o tym rozmawialiście. I jeżeli chodzi o przyszłe inwestycje, czy widzicie państwo taki feedback z rynku jako swego, że no cóż, my się jednak wstrzymamy z tą certyfikacją na tak wysokim poziomie, jak wstępnie rozmawialiśmy, no bo budżet trzeba ratować. Czy jeszcze takich sytuacji pan za bardzo nie odnotował? Okej. To są tutaj
dwie kwestie, takie dwie ścieżki. Więc rzeczywiście w przypadku niektórych inwestycji, inwestorów, może być taka pokusa, żeby zrezygnować z jakiejś certyfikacji. Ale najczęściej to jest sytuacja, jeżeli inwestor na przykład i tak robi tą certyfikację BREEAM albo LEED, bo musi, jeżeli chce ten budynek potem sprzedać albo dobrze wynająć, a do tego sobie robił jakieś dodatkowe, które miały wyróżnić jego obiekt jeszcze bardziej, czyli na przykład właśnie ten WELL, o którym już wielokrotnie dzisiaj wspominałem, to faktycznie wydaje mi się, że w niektórych przypadkach z tej drugiej część inwestorów może być chętna zrezygnować, chociaż w przypadku moich projektów to się nie zdarzyło. Natomiast trzeba pamiętać o dwóch kwestiach. To znaczy pierwsza jest taka, że im mniej się buduje, tym większa, im mniejsza jest liczba chętnych na przykład na te biurowce, tym większa jest konkurencja wśród deweloperów i właścicieli inwestycji biurowych. No a jedną z funkcji tych certyfikatów jest wyróżnienie i pokazanie, że ta inwestycja jest lepsza niż inne. Więc dlatego najczęściej, raczej w przypadku na pewno tych większych inwestycji, coś takiego się nie dzieje. I to jest też zabawne, bo ja w zasadzie certyfikacjami zajmuję się już prawie 10 lat. I akurat rozmawiałem niedawno z moim tatą, który powiedział mi to samo co 10 lat temu, że wiesz, to tak właśnie no super, że tak dobrze wam idzie i że tak to fajnie wygląda, ale coś czuję, że już te biurowce to już chyba koniec, już zaraz nie będzie tego i tych certyfikatów, a w zasadzie od tego roku 2013 jest tylko tego coraz więcej. To znaczy między innymi wynika to z tego, że my obiekty, które certyfikujemy teraz, one na rynku pojawią się na przykład za 2, 3, 4 lata. Więc ten kryzys, który teraz przyszedł, no my i tak już w tym momencie realizujemy certyfikacje dla budynków, które trwają. W tym momencie faktycznie może się na przykład pojawić mniej biurowców, ale w dalszym ciągu widzimy, że jest sporo hal magazynowych itd., itd. No przyznam szczerze, że ten rok niedawno sprawdzaliśmy, jak to wygląda w przypadku liczby certyfikacji, które realizujemy, to okazało się, że ten rok w zasadzie był dla nas rekordowy. Mhm. Jeżeli chodzi o liczbę nowych projektów, to też można zobaczyć na przykład w raporcie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. On jest wypuszczany co roku i co roku widać, że jest wzrost. Od początku, od kiedy tylko te raporty są wypuszczane, jest tego coraz więcej. Wydaje mi się, że rzeczywiście wynika to z tego, że z tego się zrobił taki typowy must have. No musisz mieć ten certyfikat, jeżeli chcesz coś zyskać, a w tym momencie, jako że równolegle wchodzi legislacja wymagająca raportowania tych kwestii związanych z ekologią od wszystkich największych organizacji na świecie, no to tak jak mówiłem, no to jest taka w zasadzie metoda stworzona do tego, żeby pokazywać, że dana inwestycja jest ekologiczna, więc raczej przyznam szczerze, że nie widzimy tego, żeby sumaryczna liczba naszych projektów spadała, jest ich coraz więcej, natomiast na pewno będą jakieś takie fluktuacje w ramach różnych sektorów, czyli że biurowców tutaj będzie o wiele mniej, a jakichś innych inwestycji może być więcej. No i tego chyba pozostaje życzyć, tak, żeby certyfikowanie było, żeby więcej tych dobrych budynków było i żebyśmy mieli wszyscy do nich jak najszerszy dostęp. Tą pomyślną myślą taką na przyszłość może skończmy. Panie Danielu, wielkie dzięki za rzucenie nawet nie małego snopka, ale snopa całego światła na proces certyfikacji i wyjaśnienie, z czym to się je. Mądrzejszy jestem o tą rozmowę. Jestem przekonany, że osoby, które nas odsłuchają, też mądrzejsze o to będą. Także dzięki raz jeszcze za przyjęcie zaproszenia i wyjaśnienia tego certyfikowalnego świata. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę i miłego dnia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro@kancelariamroz.pl albo zadzwonić na 577-665-077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.